Był to zwykły dzień z Dobrodziejem we wrocławskich kanałach podczas wielkiej ucieczki z Wrocławia. Ile my jeszcze będziemy łazić po tych kanałach? No cóż, Wrocław jest bardzo dużym miastem. Aczkolwiek kolejna przygoda w kolejnym pięknym mieście. Pamiętasz Rzeszów? To dopiero były czasy. O, to były czasy, to no, prawda, kiedyś to było. Kiedyś to było, a teraz co? Teraz już do Rzeszowa nie wróciłem, bo tam niczego nie ma chyba. Tam już została czarna dziura, o kurde, nic nie widzę. O! O nie. Ała! Kurde jego! Uważaj, Dobrodziej, masz mało życia! Osłaniam cię! Dobra, Dobrodzieju, nie ruszaj się! Nie ruszaj się, nie ruszaj się! No, nie ruszam się. Proszę. O! O! Elegancko. Dobra, więcej nie mam. Pięknie. Chodź, Dobrodzieju. Amunicja lubię. Uważaj, znowu gałgan! Jest tu kolejny, uważaj na niego! Kurde. Dobra, co za gówniak? Nie jest łatwo do Dobrodzieju, nikt nie mówił, że jest łatwo. Dobra, Dobrodzieju, będziesz musiał się... Chodź tutaj dalej, będziesz musiał się przedostać przez kolejny trudny tor. Ale o, żeby ci nie ułatwiać. O ty, nie, tym razem, Bladeuszu. No dobra, tym razem ci się upiekło. Ale tylko tym razem. Kurde. O, Dobrodzieju, dobre nasze, dojechaliśmy do Odry, znaczy doszliśmy do Odry. Co ty gadasz? Wreszcie wyjdziemy z tych kanałów, no ile można. No, jesteśmy. Jest i ten, jest i Odra. No, tylko Dobrodzieju, muszę cię ostrzec. Odra to najbardziej radioaktywna rzeka ze wszystkich rzek. Kto wsadzi rękę do Odry, ten już ręki z niej nie wyciągnie. Automatycznie mutuje. Dlatego unikaj Odry jak własnej kieszeni. Nie dotykaj. Dobra. Uważaj! Właśnie wdepłeś w Odrę. No trudno, jesteś skażony. Tak czy siak, lepiej tego nie rób. Naprawdę, mało który przeżywa po dotyku Odry. To prawda. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. We've got some ammo in those crates over there. Help yourself to supplies and keep moving. Dobra, Dobrodzieju. Tak jak słyszałeś. To tak, niestety, jak wspominałem, Odra jest bardzo radioaktywna. Wiesz? I generalnie wszystko, co wpadnie do Odry, mutuje. Widać to choćby na tych małych kotkach. No, ładne kotki, ładne. Dobra, chodź. Nie powiem. Idź pierwszy, Dobrodzieju. Dobra. Będę pilnował tyłów. Uważaj, bądź ostrożny. Tutaj na każdym kroku czai się zło. O nie! To psy gącze! Uważaj! To są tak zwane zmutowane żaby z Wrocławia. No nie, burmistrz Wrocławia nad nimi eksperymenty robi właśnie i tworzy takie potwory. Długa historia. Nie ma co drążyć tematu. Zmutowane żaby z Wrocławia. No tak powiem ci grubo. Dobra, idź pierwszy, Dobrodzieju. Dobra, idę. Ale poruszaj się bardzo ostrożnie. Ale mu pokazałeś. No, nie ma co. Zmutowane żaby z Wrocławia mają taką tradycję, że skaczą na głowę i wstrzykują ci swoje DNA i potem zamieniasz się w wchodzącego zmutowanego wrocławianina. Kurde, ile to... No, jeszcze tutaj, no wszędzie te żaby. O kurde, oczywiście. Widzisz, to są właśnie zbutowani wrocławianinowie. Ty, ile amunicji w nich trzeba tutaj. No bo to wszystko przez burmistrza Wrocławia. On to lubi eksperymenty takie prowadzić. A nic, Dobrodzieju, idź pierwszy, tak jak mówiłem. Ja będę się trzymać tobą. Ty jesteś przewodnikiem. Niech tak będzie. Doprowadziłem cię do ujścia Odry, ale dalej. Ała! Już nie wiem, co się dzieje. Uważaj! Uf, prawie by nas rozszarpał. O nie! O nie! Ała! Ała! Nie ma lekko. Hehe, XD. Dobra, gdzie jesteś? Oj, tu jestem. O nie. O nie. Oła, oła, oła. Dobra, Dobrodzieju, chodź. To tak, witaj u ujściu Odry. To tutaj. Jak widzisz, ładnie. Odra typowa jak się patrzy. Elegancko. Jak użyć tych bedkitów? Wiesz co, to możesz używać tylko na kimś, wiesz? Ja mogę cię polecić. O lekko, nie, lekko, bo ja mam 34, a nie mogę tego użyć. Poczekaj, tu ale będzie lipa. Może. O, nie będzie tu chyba. Nie, tam będzie, dobra, widzę to. Tam po drugiej stronie. Ale to nie przeskakuj, bo zginiesz. Dobra, wsiadaj do łazika, pokażę ci. Dobra. Wsiadaj, no wejdź do łazika. Dobra, podjedź po prostu i wyciągnij sobie tam beczki, masz tam skrzynki po lewej. Widzisz? O tutaj, wyjdź teraz z łazika. No wyjdź, pod E musisz wyjść elegancko. O nie, wyszedłeś do wody. No cóż. No cóż, nie udało ci się. Jak to się mówi, no czasami tak bywa. To niezłe wyjście z łazika. Kurde. O, została po mnie tylko walizka, którą przywiozłem do Wrocławia. Najgorzej. Ała. Uff, dobra. Uważaj, Bladeuszu. No nic, teraz już będziesz miał raczej pełne życie. No dobra. O! Gdzie jesteś, Dobrodzieju? Dobrodzieju, o nie, wsiadaj do łazika lepiej, a nie. Nie, nie mogę, kurwa! No nie, no to za łazik w ogóle. Dobrodzieju, to jest specjalny łazik do podróży, specjalny ten ponton poduszkowy do podróży pomiędzy nami. Jakieś upośledzone te łaziki, kurde, w tym o. Właśnie do swojego łazika, doskonale. No teraz, no. I pędzimy. Go! I my. No dobra, cała naprzód do Dobrodzieju! Pełna moc! Uhu! Poczuj tą wolność! I myk, skocznia! I myk, poczuj tą wolność do Dobrodzieju! Kurde, elegancko! A co ty myślałeś? Łaziki, ale trudno! Dobra, Dobrodzieju, tutaj jedna osoba musi otworzyć bramę. To ja otworzę, dobra? Właśnie wpadłeś do Odry swojej. To jak on wysiada z tego łazika, no jakiś upośledzony. Kurde. Dobra, Dobrodzieju, ja otworzę bramę, a ty przejedziesz, dobra? Nie! Dobra, przejedź po prostu, musisz zjechać w dół. O, ja otworzę... O kurde, stop! Otworzyło się. Co za... Dobra, już jadę, poczekaj na mnie. Dobra. I myk, i pędzimy. Dawaj. Jesteś, Bladeuszu? Tak, jestem. Myk, za mną do Dobrodzieju. O. No i elegancko. Kurde, no teraz będzie słynna podróż po Odrze. Poznasz rejony odrowskie. Kurde, najpierw serwery, teraz jakieś radioaktywne rzeki. No. Tak czy siak, Dobrodzieju, właśnie wyjechaliśmy z Wrocławia. Jesteśmy już na obrzeżach, wrocławskich obrzeżach, co? Ktoś mi ukradł łazik. No tutaj je zaparkowałem go po prostu. O, dobra. Dobra, no szybko, pełna moc! Mimy! O! Dobrodzieju, stop! Zatrzymaj się na chwilę. Patrz, Dobrodzieju, jak widzisz taki znak, to znaczy, że jakiś wrocławianin ukrył tutaj coś cennego. Gdzie? Tutaj, widzisz ten znak? To znaczy, że tutaj coś wrocławianin cennego ukrył. I jak się teraz przyjrzysz, zobaczysz drabinę. No niestety, zobaczysz... bardzo ciekawe rzeczy. Amunicja. Widzisz? Tym razem nic ciekawego. Ale czasami można ciekawe rzeczy znaleźć. Dobra, chodź. Jest jakiś port taki niedaleko tutaj. Chodź, zobaczymy, zbadamy go. Zobaczymy, widzisz, tutaj też jest jakaś skrytka, bo jest taki znak, widzisz? Ej, jest ten cały gałgan w garniturze, widziałeś go? Co on tam? A, Sebastian! Kurde. No, Sebastian był tutaj, chodź! Spraw, musimy przeszukać teren, może tu jeszcze jest dobrodzieju, wiesz? Warto to zbadać. Dobra, rozwalam. O nie! Ciekawego. Dobrodzieju, zmutowani wrocławianie, chodź tu mi pomóż. Co? O, najgorzej, kurde. Chociaż czasami się zastanawiam, czy oni z Rzeszowa nie przybyli po wielkim wybuchu. O kurwa. Dobrodzieju, wiesz co? Zaczynam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest jakaś infekcja, która przyszła prosto z Rzeszowa. Co ty myślisz? Plaga rzeszowska też tak myślę, że może tak być. No, mogło ta zaraza mogła przyjść z samego Rzeszowa. Po wielkim wybuchu, który tam nastąpił, że jak powiem, teren jest skażony i radioaktywny. Jak to wyglądało? Ojeju! Co żeś zrobił, dobrodzieju? Jak to wyglądało? Idziesz je, przygniotła ciebeczka. O kurde, jak ja daleko jestem. Co? Tak czy siak, tak jak wspominałem, wydaje mi się, że to może być jakaś ten. Już jadę, Bladeuszu, nic się nie martw. Właśnie widziałem helikopter gdzieś tam w oddali. Nie szkodzi. Najgorzej. No to typowy, pewnie szukają nas, co nie, bo wiesz jak to jest. Ten, w Wrocławiu jest podobnie, tak, wiesz, takie prawo panuje, że za bardzo jak ktoś już się tam wiedzie, to nie można się wydostać. Takie są zasady. No i oni... Gdzieś ty tam wlazłeś. A tutaj. Jest tam coś ciekawego? Tam musimy iść? Tak, musisz to odpalić, dlatego czekam tutaj od ciebie, dobrodzieju. O nie, ała. No, przestań panikować i pajnować. Chodź tutaj lepiej. Idę. Take. O, moje przedmioty, elegancko. Dobra. O kurde, coś sprawdzałem. Dobra, dobrodzieju, musisz tam rozwiązać zagadkę. Jak będziesz na górze. Dobra, idę. Ostrożnie, powoli. O, jak tam wejść? No. Może przez dach? Nie. No, nie jest łatwo, co nie, dobrodzieju? Nie? Odpowiedź ci, że jest drabina. Jest drabina? O, rzeczywiście. Dobra, musisz teraz rozwiązać zagadkę tutaj, będąc. No, gdzie ma? Nie, no jest skrzynka, jest beczka. Powiem ci, że ona jest kluczem. No, widzisz tą beczkę, dobrodzieju? O Jezus! Jaki ty mądry jesteś, chodź! Ale urwał. Widzisz, i spadło teraz, i te wszystkie rzeczy teraz spadły, widzisz? Elegant. I co, i tyle? Tylko tyle. O. A, dobrze. No to my. A teraz dalej! Myk! Przez Odrę! To jest ta część czystsza odrobinkę, ale spokojnie, ta część brudniejsza też będzie jeszcze. Tędy, dobrodzieju! Dobra, i o! Boże, gdzieś tu ten Staszek lata, słyszę go. Tu coś musi być, Bladeuszu, chodź! Czemu tu nie mogę wejść do cholery? Nie, strasznie. Ja taki jestem troszeczkę. O, co my tu mamy? Amunicja, idealnie. No, dobrodzieju, obawiam się, że jest problem, bo nie możemy się dostać naszym łazikiem na drugą stronę. A tutaj jest już radioaktywna część Odry. Niech to. Kurde. Musimy w jakiś sposób przetransportować nasze łaziki na drugą stronę. Tylko jak to zrobić? Ała! Dobra, dobrodzieju, musimy w jakiś sposób przetransportować łaziki na drugą stronę. Tylko jak to zrobić, co nie? Tutaj widzę... Chyba jakaś kolejna zagadka logiczna dla ciebie, dobrodzieju. O, coś nie, tak najgorzej. No, zobaczymy, jak dobrodziej poradzi sobie z kolejną zagadką logiczną. Dobrodziej jest jednym z najinteligentniejszych inżynierów na świecie. Rozwiązał dokładnie zagadkę Rzeszowa, wysadził cały Rzeszów w powietrze i wiele, wiele innych. Zobaczymy, czy wykombinuje, co zrobić trzeba. O, Dobrodzieju, widzę, że jesteś coraz mądrzejszy. O, nie ma letko. No, chwytaj to bałwanie, dobra. No, o. Tyk. Starczy? Czy jeszcze? Pewnie jeszcze, co? Tego nie wiem. Ach. Jak to się mówi? Sprawdzę. Kurde. Chyba jeszcze, co? I myk! Oj, dał radę. Dobra. Dobra, Dobrodzieju, chodź tutaj. Będę na ciebie tu czekać. Skacz, Dobrodzieju, skacz! No, elegancko. Cyk. Dobra, myk, dalej przez Odrę! Pyk! I rozwalone na traski. Dobra, pędzimy jak błyskawica! Wow, co to za... myśliwiec. O, znowu posiłki z Wrocławia musiały przyjechać. O, policja teraz dostała nowe wozy po prostu. Kurde, poczekaj, Dobrodzieju, zaczekaj, wróć się na chwilę. Dobrodzieju, nie byłbym sobą, Dobrodzieju. Co jest? Powiedziałem, wróć się na chwilę. Ty jesteś? Chodź, wróć się na chwilę, bo nie byłbym sobą, jakbym ci nie pokazał kolejnej skrytki Wrocławia. Chodź. O, jadę, no. To tutaj, Dobrodzieju. Wielka skrytka Wrocławian. Ale żeby się tam dostać, trzeba rozwiązać kolejną zagadkę, Dobrodzieju. O, widzę, że jesteś mądry. O, jak? O. Cyk, skakuj. Dobra, chodź. Zobaczymy, co tym razem wrocławianie tam ukryli. Tu. Patrz, jakie klimatyczne miejsce, Dobrodzieju. No, ładnie, mieszkałbym tutaj. O Jezus! Kurwa, jak się wystraszyłem. To płazas, widzisz, to jest ten zabezpieczający. Mi się wydaje, że to ci zmutowani wrocławianie, to, albo że to może zmutowani rzeszowianie, którzy tu przybyli. W każdym razie choroba pochodzi jak nic z Rzeszowa. Wszędzie rozpostam tą chorobę. Dotarła aż do Wrocławia. Bardzo niedobrze. To coś w ogóle było? Czy w tych skrzynkach? No nie za bardzo. Było, ale ja wszystko zabrałem. O ty gałganie. Dobra, teraz ja kiedy sobie to wyjaśniliśmy, możemy płynąć dalej. Dobra, dawaj. I myk, pełna moc. Ach, to coś czuję, że to będą najpiękniejsze wakacje nasze w życiu, co nie, Dobrodzieju? A tak się cieszę, że przyjechałem do tego Wrocławia, Bladeuszu. A, wiedziałem, że to dobrze ci to zrobi. Świeże powietrze, te sprawy. Łopa. Dawaj, Dobrodzieju, pędź jak błyskawica! Tu. I myk! Oś, Dobrodzieju! O! Waiting for 14. No, very nice loading level, yes. Kurde, no, nie straszne nam są przeciwności Wrocławia póki co. Dokładnie. Nie straszne, ale patrz, widać stąd Sky Tower, co nie? Jesteśmy tuż na obrzeżach. O, gdzie jest mój łazik? Widać stąd Sky Tower, Sky Tower to taka duża wieża, że widać ją z daleka, Dobrodzieju, no. No, bardzo ładny. Dlatego Wrocław jest bardzo charakterystyczny, no. Nie oszukujmy się, chodźmy dalej. Dawaj, Bladeuszu. Pełna moc, płyniemy. O, jakiś gałgan tu strzela. I my! No, ale go załatwiłeś! Co nie? Pokazałem mu! My! Ło, jaki wyskok! O nie! Dobra. Dobrodzieju, obawiam się, że brama jest zamknięta. Kurde, bele! Musimy tutaj... widocznie, musimy tutaj coś wymyślić, żeby otworzyć tą bramę, Dobrodzieju. Wiesz, wydaje mi się, że w ten sposób tego nie rozwiążemy, Dobrodzieju. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby otworzyć tą bramę, tak mi się wydaje, dobra, wiesz? Zaraz coś się wymyśli, no nie? Kurde, jak mnie to skakanie z tych drabin nie irytuje. Dobrodzieju, co tam robisz? Chodź, Dobrodzieju. O, dobra. Zobaczymy, ała, czy to no uda nam się... Jak on mnie trafił z takiego dystansu, snajper jakiś jeden. No bo to jest snajper, dobra, chodź. To wygląda mi na jakieś tajne laboratorium, co nie? O! Albo jakąś stację. Niestety jak się jedzie przez Odrę, to często są takie tamy, albo jak to inaczej śluzy. Ej, zobacz tutaj, Dobrodzieju, salon dentystyczny jakiś. O, bardzo ładnie tutaj. Też mi się podoba. No. No patrz, ciężarki, tutaj też siłownia była chyba. Ej, zobacz na to, czy to ja dobrze widzę, co to jest? To granaty są. Patrz na to. Granat taktyczny i kolejny. Cyk. Powiedz, co ty robisz? Spokojnie, chyba nie ma friendly fire. Jest. A szkoda. Dobra. Zająłem się nim, spokojnie. Dobrodzieju? No? Nie ruszaj się przez chwilę. O, Bladeuszu, mamy problem! Mamy duży problem! Ała! Dobra, na pewno sobie z niej poradzisz, Dobrodzieju, coś czuję. Dobra. Chyba wszystkich zabiłem. Bez problemu. Dobrodzieju, zaczekaj chwilę. Chcę coś sprawdzić. O nie. Chyba jednak twoja teoria o friendly fire nie jest sprawdzona do końca. Chyba nie do końca. A tak naprawdę po prostu przed chwilą włączyłem, żeby było śmieszniej. A! No, jak to się mówi, gra bez friendly fire'a to nie ta sama gra, prawda? O ty gałganie jeden, no koniec już tego wykupiania się. Teraz już współpracujemy, chodź, Dobrodzieju. No dobrze, niech stracę. No, było śmiesznie, ale jesteśmy braćmi, pamiętaj. A zarazem małżeństwem, więc wypadałoby współpracować ze sobą. Jednak mimo wszystko. Jak się rzuca te granaty? No, musisz pod piątką dać, zmienić sobie. Tu. O ty kałganie. Chodź, Dobrodzieju. Wow. Kurde, jest ostrzał niezły. Grenade! Trafiłeś w niego? Nie. Teraz w niego trochę trafię. Kurde, nie mogę w niego trafić, tego gałgana. Musimy go zabić. Teraz o nie, to był mój jedyny granat? Serio? To nie wziąłeś wszystkich widocznie, bo to powinno mieć więcej. Kurde. Dobra, chyba go zabiłem w tym dziale. Dobra, les. Dobra, zabić, chodź. Otwieraj drzwi, kurde. O kurde. Ała. Uważaj, jest ich tam dużo. O, otworzyć ogień! A, no tak, zapominam o friendly fire'ze. O nie, zaraz znowu umrę. Dobra, Dobrodzieju, nie ruszaj się, to cię wyleczę. O, tutaj coś jest, zobacz. O, to jest też leczące, weź to sobie, weź, no. Łatwizna. Ej, a możesz mnie wyleczyć pod H? Naciśnij H na mnie kilka razy. O, daj mi trochę apteczek. O nie, nie mam już. Co? A tyle apteczek miałem, ale no, super. Ja mam trochę więcej za to. Dobra, no trudno, nie. Oj, tu jest wejście, lol. O, więcej granatów, dawaj. Czemu nie mogę tych pól niby? O, teraz już mam full. Nie wiem. Nie no, powinieneś mieć 5 maksymalnie chyba. 3 mam. Nie no, czyli 3 maksymalnie można mieć. Myślałem, że 5. Dobra, czyli 3 maksymalnie granaty widocznie można mieć. Dobra, chodź tutaj. Dobrodzieju, zobacz, popsuty kołek jest do otwierania, no to koniec. No to koniec, nie, Dobrodzieju, już chyba nic nie da się rady zrobić. Nie mam pojęcia, Dobrodzieju. O nie. Kurde, najgorzej, czekaj, co by tutaj? Tędy się tutaj, tam coś może, jakieś przejście. Niech no zajrzę. O, amunicja. Dobrodzieju, chodź, powiem ci jednak, co trzeba zrobić. O! Bo chyba rozwiązałem tą zagadkę, tak po zastanowieniu. Chodź, patrz na to. Wow, widziałeś to? No. O nie, alarm się włączył! To jest prawie jak ucieczka z jakiegoś Alcatraz, szybko! O nie, są posiłki! Idę, idę! Jest ich za dużo, dłużej nie utrzymam tu! O kurde, o, wytrzymałem. Ale gdzieś pozamiatał. Co, gdzieś tutaj? Wow. Granat poszedł? Nie. Dobra, chodź. Mogą być tu wszędzie, pamiętaj. Stop tam, uważaj, dobrodzieju. O, zabiję dwóch, dobra. O, nice. Dobra, masz ich tam? Granada! Nie, są nadal, ich jest pełno. O kurde, wysadziłem się. Dobrodzieju, nie zgin teraz, bo się wysadziłem. Nie zgin, bo jak zginiesz, to będzie mission failed. Dobrze, dobrze. Dlatego spokojnie, nie umieraj, dobrodzieju. Musisz przetrwać. Wiem, co robię. Serio? Nie zabiłem go? Uciekł widocznie granatem. Zaczekaj. O dobra, zaspiłem się, żyję. O, jest na dół. Idę ci na pomoc, dobrodzieju! Zginąłem najgorzej! O kurde, on tu żyje. Uważaj, no! Ale wysadziłem go z granaciku. O, za paruwa, o! Dobra, dobrodzieju, ja chyba żyjemy. Gdzieś tutaj, tu. Dobra, szybko do Batmobilu! Czekaj, wezmę swoje przedmioty! Dobra, mam to! Tu już nic nie ma, dobrze, wszystko wzięte. Dobra, dobrodzieju, chodź! Pyk, pyk, pyk! Cyk, do łazika! Dawaj, cała naprzód! Dobra, pędzimy z tym koksem, w ogóle dźwięk z łazika mi się z jakiegoś powodu wyłączył! Tu. Strzelają w nas, dobrodzieju! O! Pełna moc! Szybciej, myk! Myk z górki, na pazurki. Wow. Szybko, dobrodzieju, musimy pędzić jak błyskawica. Co tu się dzieje w ogóle? Pędź, dobrodzieju! O nie, wyryłem w jakieś dziadostwo. Pędź! Dobrodzieju, nie zatrzymuj się! To nasza jedyna szansa! Myk, myk, myk. Dobrodzieju! Dobra, daj chodź radę, tutaj za mną, coś ci pokażę! Dobrodzieju, kolejna skrytka wrocławian tutaj! Chodź. Siu. Kolejna skrytka wrocławska. Wszystko zabrałem. To jest ciekawego. Oje! Za tobą! Uff, mało brakowało. Poczekaj, wyleczę cię troszeczkę. Kurde. Nie mam za dużo, ale zawsze to coś. To tyle, wszystko zabrałem, co tam było. No. Dobra, spadamy, dobrodzieju, szybko, za mną! Dobrodzieju! O nie, ogień piekielny, musi skakać, dobrodzieju! Skacz! Myk! O! Wow! Dobrodzieju, dawaj tędy! Dawaj tu boczkiem, szybko! To nasza jedyna szansa i myk przez do kanału! Dawaj, dobrodzieju, dasz radę! Kurde! Dałeś! Dałeś radę do dobrodzieju, udało się. O, ledwo, ledwo. O, dzięki Bogu. Wow. Cyk. I chyba tym akcentem kończył odcieczek. No. Dobra, elo, elo.